No i po kilku przykładowych pojedynkach przechodzimy do omówienia talii Handlocka. Mam nadzieję, że te pojedynki, które wam pokazałem, dadzą wam jakby wgląd w to, jak pi razy drzwi powinniśmy tym grać. Oczywiście nie jest to najlepsza talia na świecie, ale uważam, że jest bardzo, bardzo solidna, bardzo interesująca. Myślę, że różne jej warianty spotykacie sami lub widzicie, nie wiem, na streamach czy w turniejach. Od, no, już naprawdę od dłuższego czasu, myślę, że za 3 sezony to talia jakby pojawia się bardzo często. Omówię teraz po kolei karty i powiem wam pi razy drzwi, na czym polegają różnice, które możemy znaleźć w różnych wersjach danych osób. Więc przede wszystkim na pewno wszyscy grają 2 razy Soulfire, czyli nasz mocny bardzo czar, tak? 4 punkty obrażeń za 0 many. To, że odrzucamy jakąś kartę, nie zawsze jest problemem. Tak jak widzieliście, zdaje się, że udało mi się odrzucić Hellfire Grants. Również na Handlocka. Hellfire tak naprawdę na Handlocka nie jest aż takie jakieś wybitne. Natomiast przeciwko Talio Magro jak najbardziej się sprawdza. Dalej mamy 2 razy Mortal Coila, czyli czar, którym dobijamy coś, co ma akurat 1 życia i dobieramy sobie kartę. Oczywiście dobieranie karty to jest jakby motyw przewodni tego, co robimy, i przez umiejętność bohatera, i właśnie przez Mortal Coila dobieramy sobie karty, żeby móc zagrywać górskie olbrzymy i smokowce zmierzchu jak najwcześniej i jak najmocniejsze. Dalej mam raz Power Overwhelming. To może być karta, którą użyjemy na przykład na protektorce Słonecznej Furii. Wtedy ona będzie miała 6 ataku i wtedy możemy na niej użyć Shadow Flame i zadać 6 punktów obrażeń wszystkiemu naokoło. Oczywiście nie zapominając najpierw ją zaatakować. To jest jakby jedno zastosowanie. Drugie jest takie, że możemy tego potrzebować, żeby się przebić właśnie którymś ze słabszych stronników albo nawet którymś z tych mocniejszych. Przez co inaczej nie bylibyśmy w stanie się przebić. Natomiast w wersji idealnej zagrywamy Leroya, dajemy Power Overwhelming, to jest taki jakby Cold Blood, tyle samo nawet kosztuje. Leroy ma wtedy 10 ataków, kopiujemy go facelessem, wjeżdżamy przeciwnikowi za 20 w 10 turze. To jest taki nasz finisher, powiedzmy, chociaż no, rzadko się udaje coś takiego zrobić. Natomiast myślę, że jedna kopia tej karty w talii jak najbardziej się przyda. Dalej mamy 2 razy Ancient Watchera, czyli taki nasz early game, kartę, którą wykorzystujemy bardzo podobnie jak druid, czyli wystawiamy ją ewentualnie wcześniej, jeżeli tak uznamy. Potem mamy 2 sowy i możemy wyciszyć właśnie tego Ancient Watchera, ewentualnie za chwilę dać mutauta protektorką Słonecznej Furii. Właśnie sowy, część osób gra 2, część osób gra 1, to akurat różnie bywa. Protektorki przeważnie są, znaczy zawsze są 2. Big Game Hunter to jest różnie, teraz meta jest bardzo agresywna i tak naprawdę nie wiadomo, czy opłaca się grać tą kartę, czy nie. Ja mam jedną kopię jej, tak na wszelki wypadek, powiedzmy. Tu się okazało, że właśnie też gram na Handlocka, czy też gram na przykład na druida, który będzie mi wyskakiwał z Ragnarosem, czy też na kapłana, który wyskoczy mi z Ragnarosem. Tudzież na przykład przeciwko Edwinowi Van Cliffowi w talii Miracle Rogue'a. A nawet jeśli nie, to stronnik 4-2 za 3 nie jest wcale taką najgorszą opcją. Dalej mamy 2 razy widzącego z kręgu ziemi, czyli kartę, która przewija się w zasadzie przez wszystkie talie kontrolne. 3-3 za 3 leczy 3 punkty obrażeń. To może być wykorzystane na przykład w połączeniu z naszymi olbrzymami, one coś tam zczyszczą, my je podleczymy, ewentualnie leczymy sami siebie, żeby dłużej wytrzymać, jako że sami sobie zadajemy też dość sporo obrażeń. Jakby opcje są różne. Tak naprawdę cała talia Handlocka polega na tym, że dostosowujemy się do danej sytuacji, mamy wystarczająco dużo odpowiedzi, wystarczająco dużo, sami mamy mocnych stronników, mocnych kreatur, które mogą ustabilizować nam sytuację i
czasem tutaj szybko skończyć grę, no bo jednak jakby naszym głównym źródłem obrażeń są olbrzymy, które mają 8 ataków. Także to jest taki jakby najważniejszy motyw, żeby wykorzystywać to jak, tak jak akurat potrzebujemy sowy, tego, to leczenie z tego widzącego. Hellfire czasem też się przyda, nawet chociażby po to, żeby zdjąć boską tarczę ze słońcowiercy. Zawsze może się przydać. Mam 2 razy Hellfire, bo to jest bardziej przydatne na talię agro niż Shadow Flame, natomiast mam 1 Shadow Flame. W przypadku, gdyby się okazało, że na przykład gram na Handlocka Mirror, on wystawia 2 olbrzymy, ale nie daje im taunta, wtedy ja mogę swoim olbrzymem zaatakować go w twarz, rzucić na swojego olbrzyma Shadow Flame i zczyścić pole gry, bo no mało jest tylko, którzy przeżywają 8 punktów obrażeń, jak tyle właśnie to zada, jeśli rzucimy na olbrzyma. Mamy oczywiście 2 Argusów, żeby rozrzucać taunty, czy też na Ancient Watcherów, czy też na Smokowce, czy też na nasze olbrzymy. Tak naprawdę również zależy to troszeczkę od sytuacji. Leroy też znalazł tutaj miejsce, tak jak wspominałem wcześniej, w roli takiego finishera. Natomiast nie musi to być zawsze. Całkiem sensowną opcją jest na przykład Leroy zaatakować twarz Shadowflame, to jest wtedy na 8 turę za 6 punktów obrażeń na cały stół, więc też można w całkiem prosty sposób strzycić stół, ale nie bójcie się w tym przypadku użyć Leroya tak, jakbyś to była kula ognia, tak naprawdę. Bo to jest finisher łamane na removal w tym przypadku. No i mamy jedną z tych naszych najważniejszych kart, czyli Smokowce Zmierzchu. No niestety ich minusem jest to, że mogą zostać wyciszone do 4-1. Takie chyba widzieliście w którejś z gier przeciwko właśnie Handlockowi Hermiony, wyciszenie i Mortal Coil. No niestety je kasuje, tak samo w przypadku Szamana, oni mają ten wstrząs ziemi, który je zabija, natomiast w innych przypadkach to jest naprawdę mocna karta. Bez problemu można wystawić Smoczka 4-7 na przykład, nawet więcej. Także to jest coś, co na pewno długo zostanie na stole. No jeżeli nie zostanie wyciszone, to jest jeszcze lepszą wersją Yeti. Mamy jednego beztwarzowego manipulatora. On jest tak naprawdę również taką kartą, która jakby dostosowuje się do sytuacji, tak? Teoretycznie chcielibyśmy skopiować tego Leroya i tam wjechać za 20, tak jak wspominałem wcześniej. Natomiast nie najgorszą opcją jest zawsze skopiować któregoś z olbrzymów albo skopiować coś, co nasz przeciwnik akurat zagrał i jest jakby na tyle mocne, że uważamy, że to będzie właśnie najlepsze wykorzystanie. Jakby dostosowujemy się do sytuacji. Tak jak wspominałem, to jest motyw przewodny tej talii. Mamy 2 razy Siphon Soul, czyli nasz taki najmocniejszy removal. Tak, zabijamy dowolnego stronnika, którego chcemy. Możemy zabić tym Ragnarosa, Iserę, Leroya, nie wiem, cokolwiek, tak? To zabija cokolwiek i leczymy się za 3 punkty życia, więc też jest to stanowczy plus. Dlatego 2 kopie tej karty znalazły się w tej talii. W przypadku Mirora przeciwko innemu Handlockowi przeważnie będziemy tego używać na olbrzymach, na Alexstrasze, na Ragnarosa, zależy co tam kto gra. Właśnie część osób gra Ragnarosa, ja akurat nie gram, bo wydaje mi się, że nie mam do niego miejsca. Jedyny mój pomysł, jak to zrobić, to mógłbym wywalić inny Hellfire, ale nie jestem pewien, czy to jest najlepszy pomysł przeciwko Italium agresywnym. Dalej, przechodząc, mam Jaraxxusa. Generalnie rzecz biorąc, jako że sami zbijamy sobie życie przez umiejętność bohatera, czy też przez Hellfire, czy coś podobnego, to jest nasz reset życia, tak? Przywracamy się z powrotem do 15 życia Jaraxxusem. Część osób gra jeszcze Alexstrasę, która również przywraca nas do 15 życia, ewentualnie zmienia życie naszego przeciwnika na 15. Część osób w ogóle nie gra tych resetów, bo uważa, że są zbyt wolne. To tak naprawdę zależy od stylu gry i od tego, jakby na co się nastawiacie, czy na, powiedzmy,
kończenie gry w okolicach 8 tury, czy też jakby przeciąganie gry, żeby trwała jak najdłużej i totalną kontrolę. To już zależy od was. No i na końcu mamy dwa razy górskiego olbrzyma i dwa razy, właśnie nie pamiętam jak on się nazywa. Magmowy, drapowy, nie wiem. W każdym razie wiecie cóż to jest za karta, ten Molten Giant. To oczywiście górski olbrzym to jest karta, którą w idealnej sytuacji zagrywamy w czwartej turze, tak, czyli druga tura umiejętność bohatera, trzecia tura umiejętność bohatera i wtedy mamy na tyle dużo kart, że możemy zagrać górskiego olbrzyma w czwartej turze, jeżeli nie mamy akurat smoczka, zresztą to też jest mocniejsza wersja. No i oczywiście jak nasz przeciwnik zbije nas wystarczająco nisko, to możemy zagrać górskiego olbrzyma. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy mamy 10 życia, to one kosztują 0. Także to jest taka rzecz, którą warto zapamiętać. Szczególnie jeżeli gracie właśnie przeciwko Headlockowi, to musicie zawsze brać pod uwagę liczbę jego życia, żeby nie zdarzył się taki smutny przypadek, że zbijecie go za dużo, nie przemyślicie tego i on wam wyskoczy z dwa razy Molten Giantem, rzuci na nich obrońcę Argusa i możecie sobie powiedzieć dziękuję, dobranoc. No tak też bywa. W każdym razie to są właśnie karty, które znalazły się w mojej wersji. Tak jak wspominałem, część osób gra Jaraxxusa, część osób nie gra, część osób gra jeszcze Alexstrasę albo Ragnarosa. Różne ilości są sowy, różne ilości są tych czarów obszarowych. Różnie to bywa. Część osób na pewno gra dwa razy beztwarzowego manipulatora. Ja gram tylko jednego, że nawet nie mam drugiego. Znaczy, mógłbym zrobić, ale myślę, że jeden wystarczy. W każdym razie, ogólnie podsumowując, Tatalia to jest dobieranie kart, wykorzystywanie tego, że mamy dużo kart na ręku, dostosowywanie się do sytuacji, która aktualnie istnieje na stole. Trzeba planować parę tur do przodu, przewidywać to, co może zrobić nasz przeciwnik i tak naprawdę albo wykończyć go kombinacją z Birojem, albo zadbać o to, żeby nasze olbrzymy przeżyły na tyle długo, żeby były w stanie skasować naszego przeciwnika w przeciągu powiedzmy dwóch tur, od kiedy pojawią się na stole i też musimy o nich zadbać, żeby nie zginęły po prostu w sekundę, tak? Bo też tak może się zdarzyć. Myślę, że to jest jedna z najciekawszych talii w tym momencie, stanowczo lepsza, moim skromnym zdaniem, niż Zo, niż Hunter, niż Agro, Mag. Te wszystkie talie są jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby zasługiwały na uznanie. Natomiast taka jeszcze ciekawostka co do Handlocka, to Reynard, czyli jeden z najpopularniejszych streamerów, jak prowadził rekrutację do swojego teamu Hearthstone'owego, to właśnie kazał ludziom grać Handlockiem i patrzył, jak oni grają. I na tej podstawie oceniał ich umiejętności i jakby przyjmował lub odrzucał ich kandydatury do swojej drużyny, także myślę, że to coś znaczy. Natomiast trochę praktyki i myślę, że ogarniecie tą talię bez problemu. Także mam nadzieję, że wam się to podobało. Oczywiście, jeżeli macie jakieś komentarze, jakieś pytania, coś chcielibyście się dowiedzieć, o czym chcielibyście podyskutować na temat tej talii, to serdecznie was zapraszam oczywiście, a tymczasem jak zwykle powodzenia w waszych grach, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się.